Nie zgadzamy się na ideologię ekologizmu, Przemysław Czarnek. Będziemy rozwijać edukację ekologiczną, ale nie zgadzamy się na ideologię ekologizmu. Będziemy rozwijać edukację ekologiczną i dotyczące klimatu, ale nie zgadzamy się na jakąkolwiek ideologię ekologizmu, polegającą na humanizacji roślin i zwierząt i animalizacji człowieka. Tego na pewno w podstawach programowych nie będzie, podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na wtorkowej konferencji prasowej minister powiedział, że jesteśmy wszyscy, bez względu na poglądy, uczestnikami sztafety pokoleń i prędzej czy później tę pałeczkę w sztafecie będziemy musieli przekazać najmłodszym dziś żyjącym Polakom oraz tym, którzy jeszcze się nie urodzili, a którzy będą następnymi pokoleniami. To na nas ciąży obowiązek zostawienia im świata, Polski, środowiska w jak najlepszym stanie, po to, żeby mogli godnie żyć. I ta świadomość nas łączy, pomimo różnic, które nas dzielą, dodał. Dlatego właśnie podpisaliśmy list intencyjny, w którym deklarujemy, wraz z ministrem Michałem Kurtyką, wspólną analizę postulatów środowisk młodzieżowych dotyczących edukacji ekologicznej i edukacji związanej z klimatem. Wszystkie postulaty będą podlegać analizie, zaznaczył. Minister Edukacji i Nauki podsumował, że edukacja ekologiczna i dotycząca klimatu jest już w podstawach programowych nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale należy tę edukację uefektywnić i poprawić.